Oh, yes. Chciałem to obejrzeć już dawno temu, ale mówię, zostawię na streama, zostawię na streama. Odbieram, zostawiam, bo taka jest. Odcinek pierwszy, prawdziwy Lombard. Odbieram, zostawiam, bo taka jest moja sytuacja głęboka, kurde, że finansowo. Tak. Okej? Lego Dobra, co Ninjago, jest Zara. ustawienie do licytacji? I ciekawe, za ile pójdzie. Ona też mnie Nie? ciekawi. Jak A to Oskara za serio? 500, to będę niezadowolony. Chłop nagrywa se z Lombardu, to? Odcinki. Fajne. Co jest? Ma nawet intro? To w telewizji leci, czy nie? Lego Ninjago, dzisiaj czwarty odcinek. Ale intro nie jest dosyć w sumie. Jak TVN4? Co to jest TVN4? Twój stary ma sieć Lombardu w końcu? Bo mam taką To ty jesteś sytuację milionerem, weź mi wyślij 100 bankowcą, że muszę tysięcy dzisiaj. zapłacić. No, a pan jest uczynny i pan przyjmie, kurde, ten akurat ten mój rowerek. Dobrze, Mareczku. Idziemy zobaczyć ten rowerek. Patriarcha dzisiaj wstawiłem na ety, jak oglądamy to. Było ostatnio. A to znane jest chyba. Co? To jakieś zielone, kojarzy to logo. Nie był. Chyba taki raz rower, był. Rower przyszedł sprzedać? Bardzo. Ile taki rower? Tupe, rower, ile taki kosztuje? Z 200? Bo tamten fioletowy to wiesz, to męski. Odbieram, zostawiam, bo taka jest flaszkę? Moja sytuacja głęboka, jaką? Że finansowo. Tak. Ok? No tylko ile za taki rowerek? No z 3 dyszki? Tylko tyle? O kurde, ty ja bym przepłacił, nie nadaje się do tej roboty. Weź, kurde, proszę cię, zawsze kurde 50 zł i 50 zł kurde plus kurde później ten. Dobra? Tak? No, a on gada jakby był trochę dziabnięty ten. Jest czy nie? A możesz zostawić. Był. Co? Zobacz. No był i to ile razy. Był. Serio taki rower za 5 dycha? A i za ile go potem sprzedadzą? Za 100? No. Tak tanio idzie rower kupić? Ja myślałem, że jest się kupić rower taki tani, żeby wiesz, go nie przypinać, bo jak ci ukradną, to się nic nie stanie. To w Lombardzie muszę poszukać. Nie, jeszcze nie wspomnę o koszykach. Koszyk, kurde, ten u tego tam kosztuje 80 zł. Nie, nie, bez przesady. Dwa kosztowało 8 dych. Te. On chce na 0,7? Klocki hamulcowe u Konkola kupione. Nówki sztuki. Nagle. Klocki. 8 Ty, on mówi, że koszyk do roweru sam kosztuje 40 zł, a on chce za rower 50. No co tak. Jest? To już jest 48. No właśnie, kurde. Nie wspomnę o dzwonku. Też 8 zł. To już jest 56 zł, a ty chcesz? No jak 8 5 dych. Złotych. Tak. A jeszcze opony 3 dychy? Pewnie. No przecież i zobacz. Nie, no nie pójdzie, za, nie sprzeda za 50. Ale zegarek by sprzedał, bo widzę, że ma na ręku. No, tylko to siodełko troszeczkę jest tutaj ten, a to ja nie wiem dlaczego. Za ile taki zegareczek? Za ile taki zegareczek? To chyba Rolex. Jak zastawia ten rower tylko? Co ty gadasz? Nie, dlaczego się dziurka taka zrobiła, kurczę. Dobra, Ola, dobra. Kurde, jeszcze będę miał hamulce. Ja dawno w Lombardzie nie byłem. Tylko kurde jest ten. Żadnym. Ale skład. Ale trzeba chyba chodzić, ty tam okazje mogą być. No co? Nikt inny by ci nie sprzedał, kurde, rowera za 50 euro. Przygodowo, nie?
Co, za 50 euro? Dobra, może być, bez. Dziękuję bardzo. Co tam masz na sprzedaż, kolega, nie? No ja mam dużo rzeczy właśnie do przejrzenia. Część jest, nie wiem, jak mnie to na śmietnik poleci. Pokaż. No jak na śmietnik? No przecież co ty gadasz? Musisz się targować i nie mówić, że wyrzucisz. To chłop powie, że nie kupuje, a potem pójdzie śmietnik przeszukać. Kiedyś? Rakieta tenisowa. Znalazłem na eBayu w Niemczech po 100 dolarów takie. Stały i właśnie nie wiem, co z tym zrobić. Aż chciałem to wyrzucać. Co? 100 dolarów takie gówno? Wystawić. 100 dolarów? Ładna rakietka, zaraz zobaczymy. Właśnie w Polsce nie widziałem na Eliksie ani jednej takiej. Nie było? Jak sprawdzałem ten, bo to jest jakiś ten z tym systemem. Ja przychodzi do sklepu, mówi, że jak nie sprzeda, to wybierz. Inteligentna paletka. Co? Bez sensu. Inteligencja. Nie jesteś podobnego. Za stówę, a nie 100 dolarów. Ile byś chciał za nią? Wiesz co, nie wiem, kurde, nie mam pojęcia. A ile jesteś za nią sprzedać? Tak samo jak ty, nie wiem, nie mam pojęcia. To nie wiem, zaproponuj coś, bo ja nie mam pojęcia. Żebyś też ty sobie tam... Mojego starego w Lombardzie chłop zostawił rower elektryczny za 20k, a zastawił. I go nie odebrał, a minął termin, więc już jest ten rower mojego starego. A. O, to jest. Nie wiem, ja myślę, że... To tak prawo działa w Lombardzie? Sprzeda się, to się sprzeda, nie? Mhm. A jak nie, no to będę się z tym bujał. No dobra, no co ja mam z tym zrobić? Mówisz? O. Za 50 zł on kupuje tą rakietę? Szczerze mówiąc, nie wiem, ile to może pójść, ale sam pokrowiec jest fajny. No nie? Właśnie, on jest taki, widać, w dobrym stanie, nie? Lepszy niż ta rakieta. To mi się wydaje jedynie w licytację, rakietę taką i za ile pójdzie, to tyle pójdzie, nie? Nie wiem, ja w Lombardzie to lata nie byłem i mi się Lombard kojarzy z żulami, że przychodzą zostawić, wiesz, cokolwiek to wynieśli z domu, żeby mieć na ćwiartkę. Ale nie wiem, może się czasy zmieniły i tak już nie jest. No ciekawe. Stawię odcinek, nie? Tak jest nadal? No, napiszę w opisie, że... No nie, no ten normalny chłop przyszedł. Nie? Jak stawię odcinek, to stawię link do licytacji. No, Kondziu właśnie mi się z tym w Lombardy kojarzył. Jak on sprzedał za 500, to będę niezadowolony. Też coś zostawiaj za ćwiartkę, ta no. Słuchawa. Śmiga? Ty, nie wiem, z ucha wyjął? Tak, a nie, dobra, ma inną. Teraz mam już nowe, także leżała jakiś czas i... Rozładowana leżała? Nie wiem, szczerze mówiąc. To możesz ją podpaść na chwilę, ja ci pokażę kolejną rzecz i zobaczymy, czy ona działa. Ale wydaje mi się, że... Rozumiem, szybki chomik, sadka. O, Simsy 4, ty! Simsy przyniósł! No to na NF-ie se kupa, nie w Lombardzie będziesz kupował Simsy. Widzowie, nie kupujcie w Lombardzie gier, no bez przesady. Pudełko jest... Ale nowa? Nie, z Lombardu. Aha. 39 zł. No niby sprawdzam to piszą. Słuchawka za 4 dychy. To ma sens szukać po Lombardach słuchawki, która kosztuje 4 dychy? Gdzie ty to? Po co? Co, będziesz się kłócił o 4 złote? Bez sensu to jest. Nie, z Lombardu. Aha. Po co to w dupa? No niby sprawdzam to piszą, nie? No mi się wydaje, że ona około 9 dych kosztowała. Nowa? W ekspercie, nowa, no. Dobra, to 39. Używana z miodem. Mi się wydaje, wiesz? Tak. Ja bym z tej dyszki dał. Dobra, gra. Chociaż w licytacji za 14,50 poszło, ale kurwa. Ale stan niesprawny, okej, okay, dobra. Chcesz te tu i do tego? Dwie dychy. Masz etui? Znaczy to jest takie... Nie od tego, ale... Ale działa. No to ale weź za etui dopłatę. No. Lepsze to niż nic. Dobra, dwie gierki. Simsy. Na kompa nie. Na kompa nie z tego względu, to że... Jak nie na kompa? Masz... A na co to jest? No. To na PC to. Dwie gierki. Już widzę. Na kompa nie. Na kompa nie z tego względu, że... No 50 zł na Allegro. Origins. Raz wpisujesz kod. Aha. Wpisywany jest do kompa. A, dobra, kumam. Trzeba by konto sprzedać razem, nie? Oddam Eli. Może jeszcze zagra. Ty, to jak przyszedłbyś do dziada jakiegoś, co Lombard prowadzi, by nie ogarnął chyba. Czy tak z góry mówi im szef, nie przyjmuj tego i luj. I wszystko? Nie. Dzięki Felix za 40 miesięcy. Witam w ogóle. Dziękuję bardzo. 40 miesięcy? To jest jakiś... Cześć, co on dał? Co on dał, bo nie widziałem? To z powrotem. I wszystko? Nie. Nawigacja. Co? Co to jest? I wszystko? Nie. Nawigacja. Nawigacja. To
To jest jakiś chyba szajs w ogóle, bo... To jest szajs. I... Myślę, że śmietnik, bo ja już chciałem to wywalić. Tak, to jest jeszcze z Neostradą, widzisz? Dawane było. O ja pierdziele, skąd on to ma? To może być dla jakichś kolekcjonerów za stówkę. Ale... Za 5 zł. No dobra. Co? No wiem, że miałem coś takiego. 5 zł? Idziesz do Lombardu, żeby coś za 5 zł dać? Co to w dupę jest? Po co? Takiego i ja już nie pamiętam, czy wcisnąłem to komuś po prostu. 5 zł w dzisiejszych czasach to nawet kilo ziemniaków nie kupisz. Dobra, kupisz, bo zaraz będzie, ale odklejony, ja pierdzielę, ty, ja ze starym jeździmy na rynek o 4 nad ranem i 30 groszy kosztuje kilo denarów. Śmieciu pieprzony, żarty to są. No. Czy udało mi się to sprzedać? Wiesz, ewentualnie jakaś starsza osoba podejrzewam takiego, z takiego czegoś, czy może skorzystać, nie? Faktycznie, z Neostradą. Skąd to wziąłem? Nie, dobra, masz rację, to już jest fake's crazy. No. Old crazy. To jest rok chyba 2000. Przecież Lombardia tak, że cię dymają na hajsa, sami sprzedają 5 razy drożej, no tak, 10, tylko... No tak. Właśnie, dlatego powiedziałem, że dla kolekcjonera jakiegoś może być ten item. No to grubo. Już nie wgrasz nawet mapy. To będzie nieekologiczne. Jak ktoś możesz zostawić, to dam komuś gratis. Tak? No i spoko, weźcie się za. Tak, gratis. On zostawił tego GPS-a jednak za darmo, nie za 5 zł, bo on da komuś gratis? Będzie tak czy nie, Susi? Lokówko suszarka. Co? Lokówko suszarka, tak? Dobrze mówię? Chyba tak. No fajna. Co to w dupę jest? Firma? Z przodu chyba jesteś. Britney Spears. Czemu nie sprzedaje na OLX tylko do Lombardu? Nie wiem, bo szybciej pewnie. Przyniesiesz i ci od razu dadzą pieniądze. Razu nie musisz się pieprzyć, ale ceny niższe. No i gra. Dyszka za to? Jak dycha? Co jest w dupę? E-fajka. E-fajki nie możemy. Też nie możecie. A, tak, bo już zostawę? Znaczy się, no bo czy jest ty... akcyza? Aha. Czy koncesja? No. Czyli używany akcyza też nie chyba, można? Tak? No, w żadnej postaci, bo to są wyroby papierosowe już. 25% opłaty jest w Lombardzie, ale jakiej? Jak to działa, bo nie ogarniam Lombardów. Smycz. Też nie? Czemu nie? Smycz? Ostatnio szukałem dla psa i tak myślałem, kurczę, że... Tak, no takiego większego, bo my mamy trochę mniejszego, ale za gruba. No, dla mojego papika za dużo, nie? Ale... A jak ono działa, że to jest takie... No, możesz sobie skrócić na pół, albo kółko sobie z niej zrobić, o. To... Na rękę, nie? Aha, bo to przyczepiasz do ten, do puszorka, no, na przykład, no. Tak? No, albo do smyczy. Do obroży. Ile taka nowa kosztuje? Co, nie wiem. Ile taka nowa? Z 4 dychy. Nie mam pojęcia. 3 dychy? Myślę, że spokojnie, bo w zoologicznym takie wiem, że są, bo braliśmy mniejszą dla naszej. 3? Ja nie wiem, może 3, 3, 4. Tak? Dycha. No dobra, jak nowa. Trzeba się targować, nie? No. Ja już nawet nie wiem, ile... Piątek. Działał, jak ostatni raz go odpalałem. Za piątkę. Nie wiem, mi byłoby żal pójść do Lombardu z itemami, żeby za 5 zł je posprzedawać. To już wolę, żeby to leżało w domu. Na pamiątkę. Tylko nie mam zasilacza. Już musiałem przeprowadzić. No tak, Amy. Ale w Kauflandzie też są takie do kupienia, w Auchan. Cześć, monitor masz taki, pokaż jeszcze raz. A, taki typowy LG, klasyczny. Ja mam taki chyba, i mam trochę nowszy, tutaj użyłam do czatu. Bardzo podobny. Też już miał lecieć na śmietnik. No, taki starszy, nie? A czemu on mówi, że miał lecieć na śmietnik? Chyba, że to są jacyś koledzy. Właśnie nie mam tego kabla, nie wiem, czy jest uniwersalny w jakiś sposób. Bo tak sobie luźno gadają. Czy jest to męczące, żeby go zdobyć? O, będzie problem. Tak? Jaki kabel będzie problem zdobyć? Czy jest to męczące, żeby go zdobyć? Co on mówił? O, będzie problem. Tak? Bo tu nie jest kabel taki zwykły, tylko tutaj masz ładowarkę, zasilacz po prostu, nie? Mm-hmm. No i teraz wiesz, jak ktoś przyjdzie, będzie chciał kupić, będzie chciał zobaczyć, no to ja mu nie pokażę, no bo będę miał kabel zasilacz. No ale co to jest? Przecież zawsze jest jakby zasilacz do monitora i drugi kabel, który podłączasz do komputera. Nie jest tak zawsze? Ja mam dwa monitory na ten sposób. A on nie ma tego zasilacza. Ale to jakikolwiek zasilacz pasuje.
No a jak to się nazywa? To gówno do monitora. To jest prawdziwy lombard, więc daj im spokój, a nie się czepiasz. Ale o czym ty pieprzysz? Co ty pieprzysz? Co ty pieprzysz? Co ty pieprzysz? Nie? No. Ten zasilacz to pewnie jest 4 dychy z przesyłką. A ja też czuję, że 4 dychy bym mógł dać, nie? No, no, no. Bo tutaj masz co? DVI złącze? Nie, D-sub jeszcze? Mhm. I HDMI nie ma nawet, nie? Czy to jest rok gdzieś 2000? To bardzo stary jest ten monitor. No jeszcze 11. Ja na nim grałem, no. Jeszcze no. Ja na nim grałem w liceum chyba. 11 lat. No. Musiałby być zasilacz i wtedy tak do 5 dyszek. Za 100 zł taki kupiłeś? Za jakąś tam dyszkę? Jest. Co ja z nim zrobię? Jak mam iść go na śmietnik wyrzucić? To co, zostawić ci go za free? No bo ja go wyrzucę. No, może zostawić, no szkoda wiesz, elektrośmieci, no. Nie? Co jest? Dobra. Co się odpieprza? To są chyba jacyś koledzy, no niemożliwe, że on mu za free przyniósł rzeczy. Już drugą rzecz mu za darmo zostawił. Dobra, dasz mi za jego 4 dychy? Dobra, za dyszkę mi go dasz? Dobra, weź, bo ja go wypieprzę, weź se go. Mniej rzeczy? A cię wymęczę. Dobrze trafiłeś, że nikogo nie ma akurat. No, ci powiem. Zasilacz za 2 dychy? Zasilacz do monitora LG. Dobra, jakiegokolwiek w sumie. Wezmę na OLX, zobaczę, żeby używany. O, 15 zł. 14 zł, 15 zł, 30 zł. No różne ceny są. Ale od 20 zł to można kupić. 15 jak trafisz. Tylko pytanie w jakim stanie, ale w sumie jak idziesz do lombardu kupić monitor, który ma 10 lat, czy tam 12, to wiesz, liczysz na to, że choć jak rok pociągnie, to będzie dobrze. Wszystko srebro, jak to rozpatrujesz? Mam jeszcze takiego Merola za 50 koła, ale chcę go wywalić, chcesz go za free? No srebro po cenie złomowe jedynie, nie? Mhm. I aktualna cena to mamy 2,50 za gram, 2,70 maksymalnie. To ile to nie będzie? W porównaniu do tego, ile to kosztowało, to będzie mało. Ile to waży? 26 gram. Czyli jakby dać maksa. Ale to jest, ty, to jest skam. Oni kupują srebro, jakiś wisiorek na wagę, ale oni go potem sprzedadzą nie w cenie wagi, tylko w cenie takiego wisiorka, jakbyś kupił w jakimś sklepie. Więc sprzedadzą to dużo drożej. W dupę. Co tu się odpieprza? Chłop tyle na etyna wrzuca. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. No ta, coś tam wstawiał ostatnio, dziękuję bardzo. Powrót. No, 5 dych. 7 dych. To jest też jakiś złom? W sensie, dobra, to nie jest skawo, że te po prostu lombardy działają. No ale to jest mocne. Po tym Ninjago zaraz będzie. To za 2, wiesz, trzeba by wymienić baterijkę. Dobra, go wyrzucę. I kasy. Też bateria do wymiany. Tak, no, bo on leżał z 2 lata. Bo ja go dostałem, później to nosiłem go z pół roku i leżał. 5 dych wymiana baterii, prawda? Tak? No, tak mi się wydaje. 3. 5 dych wymiana baterii w zegarku? Co? Nosiłem go z pół roku i leżał. 5 dych wymiana baterii, prawda? Tak? No, tak mi się wydaje. Gdzie? Co? Co? Wydaje. 3. Nie wiem, nigdy nie wymieniałem. Ja już mam smartwatcha od jakiegoś czasu i... Ja ci wymienię za dych. Nie wiesz, nie wracam. Klient, który będzie chciał kupić... 20 zł wymieniał ci zegarmistrz? No samemu się takie rzeczy przecież robi. W sensie... 15 zł, jak sam wymieniasz, to 5. Ja się pytał, a sprawdzałeś pan, czy działa? No. Mówię, no... Nie, bo bateria nie działa. Trzeba bateryjki wymienić. LOL, to go wyrzucę. Tuchet. Nie no, serio dziwne zachowanie, naprawdę. Bardzo dziwne. Spoko, spoko. No to co, ja kupię, pójdę wymienić baterię, się okaże, że nie działa, zwróci mi pan pieniądze? No. O, na tym rzecz polega, nie? I co, na stałe do Poznania? Nie, my uciekamy do Niemiec. Do Niemiec? Jednak. Już wiesz, co mieliśmy. To są chyba jacyś koledzy, nie? Dlatego oni tak sobie ludzie ogadają. Ze stopami. No bo nie wyobrażam sobie, że przyjść do lombardu i mówić, że albo to wypieprzysz, albo kupisz to od niego.
Co za szantaż? Niech to wyrzuci, ale w sklepie, w śmietniku to zaraz to wyjmę. I zrezygnowaliśmy. Praktycznie dwa dni przed podpisem. I w sumie... No w sumie nie ma co, bo to będzie rosło tylko no, i rosło, i w nie? W sumie teraz... Ja pierdolę. No dobra, jakby przekinał. Chociaż tego tak by nie wstawisz. Wiesz co, teraz byś mieli trójkę raty, nie? W tym momencie. Zamieszkanie. Nie wiem, Linear, to nie wiem. Także teraz sobie... Dziękujemy za to, że nie wzięliśmy, nie? A jeszcze jakbyśmy brali miesiąc wcześniej, byśmy wzięli, bo już dopiero jak wiesz, te stopy zaczęły rosnąć, zaczęliśmy to analizować, mi trochę za dużo, rośnie, to nie, no nie, tak, Goku, no. I ile wtedy wychodziło? On wychodziło 2 rat. Mam takiego Rolexa za kilkaset, ale urwało mi się zapięcie, więc chcę go wyrzucić. Chyba, że chcesz go za free. Wtedy, teraz była około 3 plus opłaty. Także... Idziemy do Niemiec. To był pierwszy odcinek mojego amatorskiego serialu Prawdziwy Lombard. Dopiero się uczę, także może kadry jeszcze będą... Ale fajnie się to ogląda. Obejrzmy jeszcze jeden odcinek. Wszystko okej? Okay? Plus robi tak, że jak nie spłacasz abonamentu, to telefon zostanie zablokowany i nic nie da się z nim zrobić, nie? Mhm. Ja mam iPhone, ale skończyła się bateria. Chcesz go za darmo? Albo wiesz, dopłacę jeszcze 50 zł. Ale wiesz, bo chyba kurde znacie mnie na pamięć, nie? Co? Ciebie? No a jak? Lepiej niż to jest ten od rowera? To jest ten od roweru? Czyli jednak racja. Przychodzą ludzie, żeby na ćwiartkę mieć. Żebyś wiedział. Ja mam chcę jakoś sprzedać. Siema. Wydało, że jest. Siema. Srebrny? Srebrny zapalta, no. To nie będzie się opłacać w ogóle. Plus 2,70 za gram. Srebrny z apart firmy w pierścionek, który waży ile? Na wagach będzie ile kosztował? 40 zł, jak go kupili za 500. Co to jest? Przecież jest bez sensu sprzedawać w Lombardzie srebro albo złoto. No w dupę. W sensie pierścionki. No bo jak sprzedajesz po prostu jakieś gówno, no to wiadomo, że tak. Ale te pierścionki nie opłaca się go na wagę sprzedawać. To lepiej na Link wystawić, albo komuś jakoś sprzedać, a nie w Lombardzie. To 7 zł i 20 groszy. A, 7 zł warty pierścionek. Dobra. Super, co to jest? Ja mam Ferrari, ale nie chcę. Ale nie chcę mi się jechać na stację zatankować. Chcesz za free? Nie no, nie da rady. No dobra, to wyrzucę. Jak to są jego znajomi? Co ty gadasz? Cześć. Siema. Co to jest? Elektryczną. O. Skymaster Wheel 6. Wygładny. No. Teraz tak. Bo teraz chciałem... Dobra, ile takie coś kosztuje? 500? Więcej chyba, nie? Myślę, że ten z Lombardu powie, że da za to 150. Chcę od razu zaznaczyć, dół jest porysowany. No. Ale to nie wpływa na działanie. 4? Tak. O nie, to da 100. No. To ile byśmy za nią dostali? Za free, bo się rozładowało. No, no, może, bo to jest ciężkie, nie? Ach, żeby nie spadło na kompie, to... Trochę waży, kolega. No jak za 150 nowe? Długo jeździłeś? No właśnie mówię, to nawet pół roku nie było i to były raczej bardziej wakacje, bo jesienią już mniej. Potem już to po prostu leżało w pudełku, nie? Mhm. No. Wierzyć czy nie? Masz jakąś fakturkę albo paragon od niej? Nie, nie, bo to dawno było bardzo. Znaczy bardzo, no. Które to mogły być wakacje? 3-4 lata temu. Jest ładowarka. Ładowara jest. Kabel jest. Jest kabel. Siema, nikiel i tam. Jest deskorolka. Hoverboard jest. Hoverboard jest. Sam deska, nie? No. Nie, hoverboard. Chyba hoverboard, tak. No. Jak ukradł? Czemu tak mówisz? Trochę brudne jest. Nie mów stereotypów o ludziach, co w Lombardzie sprzedają. Konfy nie oglądam, nie chcę. Jest, mówię, trochę porysowana. O kurde, jaka zajechana ona jest. A ile mogę dać? No wiesz co, ja tym raz do Biedronki pojechałem. Ale tej oddalonej 400 km ode mnie. Chcę dostać? Pięć dyszek?
Nie da rady stówy? Ciężko. Ciężko? 5 tych, a ja powiedziałem, że 150 by wziął. Nie no, ale zajechano jest. Ale co, nie idzie tego jakoś odnowić? Mogę za nią dostać? Trochę porysowane. Nie da rady stówy? Ciężko. Ciężko? Patrząc po stanie, nie? Ciekawy... Mam nadzieję, że w dalszych odcinkach jest, że jak on sprzedaje te rzeczy dalej, bo mnie ciekawi, jakie on ceny za to bierze. Ja się przejadę tu, nie? Okej, okay, spoko. Tylko ostrożnie. Tylko ostrożnie, nie? Ciężko się na tym jeździ, czy nie? Wszystko okej? Okay? Już zapieprzył. Ja? Uderzył w ścianę i mówi tak, wiesz co, tu jest uderzona. 20 zł. Nie no, żartuję, żartuję, widzowie, żarcik. O! Sky Master Wild Duals. Okej. Okay. Zaraz sprawdzimy. Ile to kosztuje? Okej. Okay. No ciekawe jestem, ile pokażę, czy nie? Ile nowa? No, 550 nowa. 150 używana, albo 200. To jest nowa? Nie, używana. No. W podobnym stanie. Może być stówka. Może być stówka. Może być stówka. Super. Ty, ale łatwo jest manipulować klientem. Mówisz mu tak. On mówi tak. Siema, dasz stówę? Mówisz tak. Nie no, wiesz co? Dam ci za to 5 zł. On mówi, o kurde, lipa trochę. Potem mówisz tak. Wiesz co? Dam ci za to 25 zł. No jest. 20 zł. To razy 5 wziąłeś cenę. Razy 5. Dajesz mu 5 razy tyle. Jest. Wiedziałem, że się dogadam. No, czyli jeszcze raz tak pokrótce. Jest plusa, tak? Tak. No. Plus robi tak, że jak nie spłacasz abonamentu, to telefon zostanie zablokowany i nic nie da się z nim zrobić, nie? Mhm. Ja na przykład jak... No, tak, ale jak zapłacę, to wtedy go odblokuję, tak? Tak, tylko gość... Co zablokuje ci telefon? Chyba kartę SIM, co najwyżej. Jak ci już telefon zablokować plus? Prawdopodobnie mi zwróci już ten telefon, nie? Bo no. Powie, że on nie chce zablokowanego. Mhm. Tak to działa. No. To teraz jest z tym... Tak serio jest? Problem. Pracujesz w plusie Anon i co, jest tak czy nie? Aha, tak zawsze jest. Powiem wam tak, ja nie biorę telefonów od lat z sieci, ty, wiecie, z tych... Jak to się nazywa? No z tych firm. Bo się nie opłaca ten abonament, zawsze biorę gdzie indziej. Ale nie wiedziałem, że tak jest. Teraz jak to? To czyli go nie weźmiesz teoretycznie, nie? Znaczy się, jakbyś miał fakturę albo umowę. No. Gdzie bierzesz, to kupuję w sklepie zwykły telefon. I osobno sobie biorę bez abonament bez telefonu. Na którym będzie twój numer telefonu i ten telefon. No ale można na raty brać taki telefon i tak wychodzi taniej niż abonament. Pokazany, że on jest do tej umowy przypięty, nie? I zalogujemy się w aplikację Plusa na ten numer telefonu. No. Ja zobaczę, że poprzednie abonamenty były spłacane i nie było żadnych, wiesz, zaległości. Zależy ja? Od telefonu, a ja może, no, może zależy nie. Od telefonu. Tylko nie za, nie wiem, jak kosztuje 1500, to nie 1000, tylko jak kosztuje 1500, to 500. No i no, zawsze lepsze niż przy dzisiejszych cenach paliwa. A jaki to jest telefon, on mu dał za 5? Dawaj gameplay. Dobra, a możesz nie spamał. O, dzięki jej. To jest? Kropla może potrzeba. Ale ogólnie fajnie, że wytłumaczyłeś mi, o co w tym chodzi, nie? No. Ej, bo ja mówię, bo wszedłem dwa razy i... Jaki to jest telefon? Ktoś widział? Co to jest? Co to jest za telefon? Ej, bo ja mówię, bo wszedłem dwa razy i... No też mi wygląda jak Samsung, ale nie wiem jaki. Nara, ja mówię, dobra, o, coś tutaj, kurde, nie gra, nie? Dobra, to już wiem, na czym polega problem, dobra. Oppo? O, zobacz, z tym mi się kojarzą Lombard. Wchodzi taki... Dobra, nie mówię o nim, tak? Ale wchodzi Żul. Z jakąś starą Nokią. Mówi tak. Siema się, kierowniku. Dawaj to i daj ćwiartkę. Z tym mi się kojarzy Lombard. Ale nie wiem, czy tak serio jest. To tylko stereotyp. Nikogo nie chcę obrazić. Szacujcie go pana Damianka. Siema. Siema, no co zrobić.
No zobacz. Kurde, co po majówce, kurde, jakieś tak, kurde, się spręża, to wiesz. No. Wiem, że wy mi, kurde, ja sam czuję, ty, alkoholem. Ja wiem, no wiesz, kurde, on zawsze, kurde, jest czynny. Co? Ja mówię, że on zawsze jest czynny. Ten telefon? Dobra, stereotypy. Aha, bo ty pomyślałeś, że ja jestem nieczynny. To jest druga rzecz. No dobra. To ten od roweru, tak. Ale wiesz, bo chyba, kurde, znacie mnie na pamięć, nie? Co? Ciebie? No a jak? Lepiej niż twoja matka. SMA? No. Żebyś wiedział. Ile potrzeba, kolega? A ile możesz mi dać, powiedz? 10 zł. O! No weźmie, ale mnie teraz weźmie nie rusz tego. 6 dych potrzebuję, dawno. 5 dyszek. 6... 5 dych? No niech będzie. 5 dych za taki telefon, kto się kupi? Co ty charytatywnie robisz w tym Lombardzie? Czekaj, pokaż ten telefon jeszcze raz. No kto kupi ten telefon za powiedzmy 100? Sprężę to wie. Kto kupi taki telefon w dzisiejszych czasach? Więcej niż za monitor. Do crash testów się przyda. Monitor za ta... Stara baba? Stara baba to kupi w Playu albo w Plusie za złotówkę, bo nie ogarnia. A nie tutaj. Znacie mnie na pamięć, nie? Co? Ciebie? No weźmie, ale mnie teraz weźmie rusz tego. 6 dych potrzebuję, dawniej. 5 dyszek. No niech będzie. Tyle co rower ten telefon. No, ale anegdotka, po drugiej stronie ulicy od mojego punktu jest Lombard i czasami jak jest jakiś dzieciak w wieku pomiędzy 18-22 lata, kupuje telefon i o dziwo im przejdzie umowa, to zaraz tam lecą. Ale jak to? Dobra. Będzie później, wiesz, łatwiej odebrać. Dokładnie. No co? Ja tak chyba za długo... Ma SC z dwóch tych wytarkował 5. Nie wymaga. Co dla was? Ja bym chciał też co najmniej sprzedać. Siema. Wiadomo, że jest srebro. Srebrny? Srebrny zapłata, no. Witam, Kamilo. Nie opłaca, pasuje. Bo srebro kosztuje... Srebrny pierścionek zapart, no to... Moi drodzy... 2,70 za gram. Czyli jak ten pierścionek waży 2,68... Raz 2,70 za gram to 7 zł i 20 groszy. Dobra, dobra. Ile za tą dewolta przetargę? Ale widzicie co, nie? To już nie. A tam dalej jest. Dalej jest nasz bohater. Stówę? 200 za ten pierścionek. Ja dalej. Ale ja tam mam je na jakieś... No, to da się mamy. Się afizować. Bo apart, ale graweru apart nie zrobili. No. Są realia. No. 2,70 za gram srebra. Za stówę kupił to czy nie? Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę!